Siema, witajcie w ciekawostkach z Danie Klaj The Following i dzisiaj pokażę Wam nawiązania do Polski. Zacznijmy od tego, że w różnych miejscach znajdziemy puszki z napisem Polish Ham oraz namalowaną polską flagą. Zadanie poboczne, ćwiczenia z bezsensu w angielskiej wersji nazywa się tak samo jak tytuł ostatniej płyty polskiego zespołu Mgła. Znajdziemy także kolejne puszki, tym razem z napisem Bartek. Podczas zadania susza usłyszymy nawiązanie do krwawego barona, który był postacią w polskiej grze, a dokładnie w Wiedźminie 3. Wcale nie. Mówię ci. Widziałem jego i jego żonę w górę. Weź nie pierdol. Cały czas byłeś tutaj. Nie kłamię, sukinsyn. Wyglądała zdrowo, jakby chyba uleczona. Teraz wiem, że kłamiesz. Nikt nie odzyskuje rozumu po takim czynie. Mówię ci, no widziałem na własne oczy. Gówno widziałeś. On się zabił, ona zmarła, a dzieciak skończył na ulicy. Wbiła se do łba, że jest łowcą czarownic, czy co? Kto? Drugi bachor? Nie, debilu, pierwszy. No ta, ale tu nie ma czarownic. Same pieprzone zombie. Zawsze ze mną. Nachlał się jedną, jej poroniła. A dalej poszło już z górki. Ale on się nie zabił. Istnieje jeszcze jedna misja nawiązująca do zespołu Mgła i nazwa tego zadania jest taka sama jak słowa w jednej z piosenek krakowskiego zespołu. W grze znajdziemy szampon, który nazywa się Męski. Na koniec dwie dodatkowe ciekawostki, które nie nawiązują bezpośrednio do Polski. Zacznijmy od tego, że na wielu przedmiotach możemy znaleźć przerobione nazwy polskiej firmy Techland, która właśnie odpowiada za grę Dying Light. Oraz nawiązanie do polskiej gry Dead Island, także autorstwa Techlandu, a dokładnie chodzi o to, że możemy znaleźć pocztówki z hotelem, który mogliśmy zobaczyć właśnie w tamtej grze. A to na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, cześć!